No i wystartowała gra, na którą czekało mega dużo ludzi, bo podczas premiery było chyba z pół miliona ludzi oglądających na Twitchu. Od razu mogę powiedzieć, że moja opinia nie będzie popularna, bo właśnie skończyłem streama ponad 5-godzinnego z The Day Before i muszę przyznać, że grało mi się całkiem przyjemnie. Zacznijmy od tego, że no niestety jeżeli chodzi o gierkę, no to był fals advertising, ponieważ gra była promowana jako Open World Survival MMO, a dostaliśmy Extraction Looter Shootera tak naprawdę. Dla mnie spoko. Ja wolę Extraction Looter Shootera. Ja uwielbiam ten gatunek, który powstaje i powstaje coraz więcej gier tego typu. Także ja się osobiście cieszę, no ale to nie zmienia faktu, że no jeżeli chodzi o te zapowiedzi gry, no to było to skamerskie. Oprócz tego, wiadomo, było dużo błędów w pierwszy dzień, nie dało się połączyć z serwerami, były błędy na kopiowanie hajsu, mod na kopiowanie hajsu jest już naprawiony, pytanie czy nie będzie kolejnych, na razie jeszcze wipe'u nie było, cały czas czekamy. Optymalizacja też jest kiepska, co prawda nie mam staterów, nie przycina mi się gierka, ale czasami w niektórych miejscach czuć spadki FPS-ów. Na sprzętu też nie mam najlepszego, bo ja gram na 1660 Ti. Także i 5-9600K. Więc nie jest to jakiś topowy sprzęt. Ale tak z 20 FPS-ów byłoby więcej i byłoby naprawdę super. Co jeszcze mam zastrzeżeń? Mało ekstraktów. Na dole mapy nie ma praktycznie w ogóle ekstraktów, wszystkie są na górze mapy, ewentualnie na dole jest bez plecaka, no ale to co? Bez plecaka to z czym ja sobie wyjdę? I brakuje mi też trade'u pomiędzy graczami, czy jakiegoś auction house'u, coś tego typu. No zobaczymy. Jak dla mnie to, powiem tak, no skończyłem przed chwilą streama 5-godzinnego na Twitchu. Jak ktoś jest chętny, to zapraszam, oczywiście link będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. Grało się spoko, błędów większych nie miałem, tak jak mówiłem, trochę też błędów zostało usuniętych dzisiaj. I moja opinia jest taka, znowu powiem niepopularna, że jeżeli twórcy wezmą się do roboty, naprawią grę i będą ją rozwijać, to gra moim zdaniem ma szansę. Moim zdaniem ta gra nie będzie topową grą, ale może mieć tak od 5, myślę do 10, może nawet 20 tysięcy stałych graczy. Takie jest moje zdanie na ten temat. Tylko wiadomo, można było te ekstrakty przerobić, żeby one się losowały za każdym razem, jak się wchodzi na mapę, żeby nie było zawsze w tym samym miejscu, ponieważ przez to mogą ludzie kampić na tych ekstraktach i mogłoby ich być ze dwa więcej, żeby był, powiedzmy, po każdej stronie mapy. Żeby nie trzeba było z samego dołu na samą górę zapierdzielać. Tą swoją działkę mogliby przerobić, rozbudować, żeby ona coś znaczyła, bo tam aktualnie to możemy tylko furę kupić. I w zasadzie tyle. Bo reszta itemów, które tam kładziemy, to jest chyba tylko wizual i nic to nie daje. Tak jak mówiłem, no ten trade pomiędzy graczami, trochę więcej miejscówek do lootowania, jakiś system progresji większy, questów, żeby było więcej różnorodnych, bo są trzy, bo jest kilka questów i one się w zasadzie praktycznie powtarzają. No i co? Ja czekam na wipeik. Prawdopodobnie dalej będę grał. Także jak ktoś będzie chętny, będzie chciał obserwować, jak to wygląda, to zapraszam na Twitcha. Link będzie w opisie i w przypiętym komentarzu. No i co? Tyle.